Dzień dobry, taki piękny dzisiaj dzień. Zaczynamy sobie dzisiaj od spaceru w parku. Ptaki śpiewają tak głośno, że mam wrażenie, że zagłuszają też mnie i mój dźwięk mikrofonu, ale to akurat jest piękne. Jesteśmy teraz w Parku Wschodnim, ja już kiedyś Wam ten park pokazywałam. To jest jeden z najstarszych parków wrocławskich, mniej więcej powstał w latach 20. i to był taki piękny, zadbany park. Tam, gdzie za chwileczkę będziemy, była też włoszczalnia łódek, można było sobie po zakolach rzeki popływać. Później park został zniszczony i tak naprawdę przez wiele lat był takim bardziej dzikim parkiem. Od kilku lat jest tutaj widoczna postępująca rewitalizacja tego parku, a to jest piękna, piękna okolica, piękne drzewa, stare drzewa. Bardzo, bardzo lubimy tutaj chodzić. Ten park nas troszeczkę uratował w tamtym roku, kiedy była pandemia, kiedy właściwie nie wiadomo było, co z tym wszystkim będzie się działo i jak wyjść, gdzie wyjść, a w tej chwili też bardzo często tutaj przychodzimy. Także zabieramy Was dzisiaj z nami. A w ogóle dzisiaj mam wolny dzień, wolny od pracy, no ale oczywiście dużo różnych spraw do załatwiania zostało. Mam też dzisiaj badania mamograficzne. Dostałam informację już, że jestem w programie takim właśnie profilaktyki chorób piersi i też dostałam informację, że jest wolne miejsce i zapraszają mnie na badania, ponieważ, ojej, światło, ponieważ już termin ostatniego badania jest taki, że powinnam wykonać inne badanie. Myślę, że to jest też ważne, żebyśmy teraz dbali o profilaktykę w sytuacji, kiedy mam nadzieję będzie lepiej, przynajmniej przez jakiś czas. Właśnie chciałabym uzupełnić różne moje takie badania profilaktyczne, wizyty przede wszystkim właśnie w poradni chorób piersi, badania ginekologiczne, stomatologa również i różne jeszcze innych takich specjalistów, których powinnam tak naprawdę już wcześniej odwiedzić. Także taki to będzie intensywny dzień. Pokażę Wam jeszcze taką instalację, to są megafony. To są tuby do wzmacniania dźwięków przyrody. Jak stanie się właśnie koło tego megafonu w odpowiednim miejscu, to wyraźnie słyszymy różne dźwięki, które tutaj nas otaczają, czyli śpiew ptaków, ale też na przykład szum wody, kiedy ona płynie, zwłaszcza kiedy tak troszkę płynie bardziej burzliwie i różne jeszcze inne dźwięki, typu szelest liści na przykład. No to miało takie na celu jakby wzmocnienie tego potencjału relaksacyjnego, tego fragmentu parku. A zaraz za tymi megafonami jest rzeka, ale dzisiaj widzę, że przede wszystkim chyba jest ona, ma mniej wody i bardzo woda jest taka brunatna, brązowa. Tutaj, gdzie teraz Wam pokazuję, są takie tereny, które są terenami dzikimi. Tam się nic nie dzieje, człowiek nie ma tam wstępu i to są właśnie takie lęgowiska, miejsca życia dla różnego ptactwa. Tutaj przede wszystkim mamy łabędzie, mamy kaczki, mamy czaple. Czaple też widzieliśmy niejednokrotnie. Żyją też bobry i ponoć jeszcze inne zwierzęta. Także fajnie, że jest takie miejsce, że jest taka enklawa właściwie w prawie centrum dużego miasta. O, a to jest właśnie ten kanał, gdzie mówiłam Wam, że pływały kiedyś kajaki, łódki. Tutaj są co jakiś czas jeszcze takie zejścia do wody. O, w tej chwili właśnie jedno z tych zejść widzimy. Być może kiedyś jeszcze przywrócą. My tu zawsze, jak jesteśmy, podglądamy właśnie łabędzie i to wiecie, taki cykl życia. Najpierw jest para, później ta para, no, na jakiś czas też znika łabędzica, sam łabędź pływa. Potem łabędzica wypływa z tych wszystkich krzaków już z maleńkimi łabądkami. Potem one rosną, potem są coraz większe, potem odłączają się i znowu kolejny rok i kolejna para. No tak jak w życiu. To, co słyszycie, być może teraz przestało akurat, ale jak słyszycie takie huki, wystrzały, tutaj jest no kawałek stąd, ale słychać strzelnica i właśnie takie różne też odgłosy są na łabędzie, na ptaki.
Och, tu są już małe łabądki właśnie. Tak, nie widziałam ich wcześniej. Maleństwa. Będziemy podglądać chyba za każdym razem. O, widzicie? Są maluszki w krzaczkach jeszcze. O, nie reagują. Ojciec Łabędź patrzy, co się dzieje, czuwa. O, tutaj są te maleństwa takie, bo wypływały z krzaczków. Z tęsknoty za latem i za wakacjami, za wyjazdami robię właśnie bakłażany. Soleję je, zostawiam na 15 minut, potem doskładnie osuszam ręcznikiem papierowym. Tutaj robię marynatę, czyli oliwa z oliwy, sól, pieprz, wyciśnięty czosnek i oregano. I teraz tą marynatą smaruję bakłażany i daję do piekarnika tak na mniej więcej 15 minut, temperatura 200 stopni. W międzyczasie przesmażam pieczarki. Pieczarki są pokrojone takie duże kawałki. Na bakłażanie układam pieczarki, pomidorki koktajlowe, doprawiam jeszcze solą i pieprzem i również oregano, chociaż rzadko dodaję tego jeszcze. I później mam ser mozzarella, kładę na bakłażany, wszystko do piekarnika, aż ser się rozpuści. No i gotowe. Pachnie, smakuje fantastycznie. A tu przy okazji robię jeszcze pastę baba ganoush. Macie tutaj wszystkie składniki do tej pasty, a przepis mam z takiej książki Kuchnia arabska, podróże kulinarne. Tutaj mam już upieczone wcześniej posmarowane marynatą bakłażany. One pieką się dość szybko w piekarniku, odkładam je na chwileczkę do wystygnięcia. Później wydrążam z nich ten środek. Upieczone bakłażany bardzo łatwo wydrąży. Tutaj właśnie widzicie skórki z nich i dodaję wszystkie składniki, czyli jogurt, pastę tahini, czosnek. Już nie mam takiego świeżo wyciśniętego, musiałam dodać czosnek granulowany, sól, pieprz i sok z cytryny. Wszystko razem mieszam i gotowe. I przychodzę z Wami jeszcze tutaj właśnie z tego miejsca, chwileczkę się spotkać, chwileczkę porozmawiać. Takie dni wolne od pracy są bardzo potrzebne, bo nawet jeżeli tej pracy w ciągu dnia nie mamy tak dużo, to jednak myślę, że mamy tak często zajętą ją głowę, że gdzieś tam myślimy, przygotowujemy się do niej. Później jeszcze jak nawet godziny pracy się kończą, to jakieś najczęściej są sprawy jeszcze do rozwiązania, do dokończenia i to tak właściwie no, wszystko to się wlecze. A właśnie takie wolne dni ja czuję, że bardzo mocno odpoczywa mi głowa. Po prostu, czyli rozluźniam się, odstresowuję i potem jakieś te inne, nawet obowiązki, które czekają, są inaczej też widziane. To już też gdzieś pisałam pod komentarzami, pisałam też w odpowiedzi na Wasze komentarze, że ostatnio mam weekendy pracujące, najczęściej są to niedzielę i rzeczywiście, wiecie, ten tydzień się przestawia, to zupełnie inaczej ten tydzień się widzi. To nie znaczy, że ja nie mam wolnego dnia w tygodniu, bo wtedy mogę mieć piątek wolny, czwartek mam najczęściej też wolny, ale jeżeli właśnie te dni są takie przełożone, przestawione, a zwłaszcza na przykład, kiedy w niedzielę się pracuje od rana prawie do wieczora, no to wtedy jest naprawdę dość trudno. Ale idziemy do przodu. Lato na horyzoncie, 2 tygodnie urlopu na pewno tam będą, także zobaczymy, co będzie dalej. A przy okazji jeszcze właśnie myślę tak spontanicznie, że chciałam się z Wami podzielić kilkoma takimi moimi ostatnimi refleksjami, ponieważ ostatnio zaproponowano mi wzięcie udziału w takim projekcie dotyczącym postrzegania własnego ciała i zmian postrzegania tego ciała przez różne osoby. Zobaczymy, czy wezmę, jak to będzie wyglądało. Jeszcze jesteśmy w trakcie rozmów i jeszcze się zastanawiam. W każdym razie właśnie pomyślałam sobie, że rzeczywiście w wieku dojrzałym, tak myślę, że właśnie około 50 mniej więcej roku życia, troszeczkę może przed, zmienił mi się stosunek do mojego ciała. Wcześniej zwracałam uwagę przede wszystkim na aspekty estetyczne, a teraz najważniejszą rzeczą dla mnie jest zdrowie i te aspekty zdrowotne są tutaj najważniejsze. I rzeczywiście, tak sobie szybko przeanalizowałam, to wszystko, co robię teraz, to robię pod kątem podtrzymania mojego zdrowia. Ja przypuszczam z dużym prawdopodobieństwem, że tak będzie, że jeżeli uda mi się dożyć do starości czy do późnej starości, to problemem, z którym będę się mierzyła, to jest mniejsza
niż do tej pory sprawność. Czyli w takim przypadku dużo, myślę, że teraz też sił, czasu chcę poświęcić na to, żeby ta sprawność była utrzymana, żeby zdrowie było prawidłowe, dlatego że dla mnie sprawność fizyczna łączy się z wolnością. Kiedy będę sprawna fizycznie, im dłużej będę sprawna fizycznie, tym myślę, że dłużej będę niezależna od pomocy innych osób i będę mogła samo stanowić o sobie, będę mogła żyć tak jak chcę. Nawet jeżeli to życie będzie ograniczone w pewnym sensie różnymi zmianami, które się łączą z wiekiem, a już czuję, że takie zmiany w organizmie są, zachodzą. Nie można powiedzieć, że ich nie ma i że będziemy wiecznie młode, ale widzę też, że bardzo dużo możemy sobie pomóc i możemy tutaj same zrobić. Wiecie, to jest tak jak w tej chwili myślę sobie, że czy ja co zrobiłam jakby w przeszłości i czego mogłam nie robić, żeby na przykład nie mieć teraz jakichś tam problemów z cerą, ze zmarszczkami, przebarwieniami i tak dalej. I myślę sobie, no głównym moją winą było to, że tak naprawdę dopiero od bardzo niedługiego czasu używam kremów z filtrem, codziennie przy każdym wyjściu z domu, niezależnie od tego, czy to jest lato, czy zima. Ja tego nie robiłam i konsekwencje są do dzisiaj. Natomiast myślę też, że właśnie w tej chwili, jeżeli ja nie zrobię czegoś dla zapobiegania albo zmniejszenia tego, czego się obawiam, właśnie w wieku 70-80 lat, że do mnie dojdzie, no to wtedy też będę tego żałowała, a życie mija bardzo szybko i te lata i tak miną, natomiast mogę w tej chwili czemuś tutaj przeciwdziałać i zapobiegać. Ja sobie też nawet patrzyłam, jak to u mnie wygląda ostatnio, ponieważ niestety jednym ze skutków ubocznych choroby było u mnie przyrost wagi ciała. Rzeczywiście w ciągu miesiąca mi przybyło 3 kilogramy. To jest naprawdę dla mnie to jest sporo, bo to jest 3 kilo w wieku tym takim dojrzałym zrzucić, to nie jest tak łatwo w każdym razie. No, dlaczego mi przybyło? No dlatego, że się nie ruszałam. Leżałam w łóżku, byłam unieruchomiona, czy to przez tutaj ustawę, tak? Byłam na kwarantannie, byłam w izolacji właściwie i nie mogłam chodzić z domu, a później nie było na to siły. W tej chwili wszystko wróciło do porządku, natomiast te 3 kilogramy no nie wróciły na swoje miejsce, tak? One jak się pojawiły, to one są i trwają. I myślę, że gdybym była młodsza, tak z 10 lat jeszcze młodsza, to nie byłoby dla mnie żadnego problemu, bo wystarczy, żebym zastosowała dietę 1000 kalorii, niekiedy nawet troszeczkę mniej, później do tego dołożyła duży wysiłek fizyczny, nie wiem, ćwiczyła tam z Chodakowską czy jeszcze z innymi treningami, trenerkami, 2-3 tygodnie tych 3 kilo już nie ma, bez żadnego problemu. W tej chwili wiem, że już nie mogę tego zrobić, bo na przykład nie mogę pozbawić mój organizm różnych składników odżywczych, które w tej chwili szczególnie są mi potrzebne, kiedy jestem w takim okresie rekonwalescencji, żeby jakoś to wszystko przeszło i żeby jakoś to wszystko wyprostować. Także absolutnie u mnie żadna dieta taka bardzo restrykcyjna, a dieta 1000 kalorii jest dietą restrykcyjną, nie wchodzi w grę. Jeśli chodzi o ruch, to tak, dla mnie to jest już też fajny sposób, ale również ja sobie ten ruch dopiero w tej chwili dodaję. No jestem w tej chwili na takim etapie, że jestem w stanie już dziennie zrobić 10 tysięcy kroków plus godziny jeżdżenia na rowerze stacjonarnym, czyli tak jak robiłam zawsze, codziennie. I dlatego właśnie utrzymywałam tutaj długi, długi czas tę wagę, którą miałam, pomimo różnego też tutaj jedzenia, różnych grzeszków. Też widzicie u mnie, że piekę na przykład ciasta, takie rzeczy te też mam. Poza tym to zdrowe jedzenie to nie zawsze jest jedzenie też niskokaloryczne, ale ten ruch był mi tutaj bardzo potrzebny. W tej chwili wiem, że ten ruch musi być systematyczny, ale na przykład już nie pokuszę się o ćwiczenia, które na przykład obciążają bardzo mocno moje stawy, tak? Także tutaj takie ćwiczenia nie wchodzą w grę. I też jeszcze tak pomyślałam sobie, czy była jakaś taka granica wieku, kiedy zaczęłam tak myśleć, że ważniejsze zdrowie niż wygląd. I ja myślę, że była taka granica wieku i to się zbiegło z początkiem mojej menopauzy. Ja pamiętam, że właśnie byłam w identycznej sytuacji jak teraz, po zimie zostało mi 3 kilogramy. No i postanowiłam, wiecie, po pierwsze tych kilogramów się pozbyć, poza tym ciało odbudować, a byłam jeszcze wtedy młódką, bo miałam 44 lata, więc myślę, jaki to problem, szybko pójdzie. No i między innymi właśnie sobie ćwiczyłam szóstkę Weidera. To są ćwiczenia na brzuch, na mięśnie brzucha.
bardzo dobrze działają. Żeby podziałały, trzeba zrobić sobie cały cykl zajęć. A na początku są bardzo proste ćwiczenia, natomiast później rzeczywiście jest trudno. Wiem, że bardzo niewiele osób, wiele osób mówi o tym, że nie dociera do końca, że końcóweczka jest już bardzo trudna. Ja wcześniej te szóstki Weidera robiłam chyba 3 razy i zrobiłam, i zaparłam się. No i słuchajcie, byłam na 9. dniu, czyli to już było takie dość mocne, a ponieważ miałam wtedy dzień wolny, tutaj byłam bardzo taka zdyscyplinowana, że szybko tutaj chcę figurę odzyskać, to przed tą szóstką Weidera jeszcze sobie dwie godziny chyba chodziłam z kijkami, przyszłam do domu, chwilę odpoczęłam i zrobiłam te ćwiczenia. I po tych ćwiczeniach serce mi się rozszalało, zrobiło mi się słabo, robiło mi się niedobrze, do tego stopnia, że nie mogłam tego zahamować i wezwałam pogotowie. A pogotowie mi tutaj sprawdziło też właśnie moje serce. Tam przy okazji jeszcze wyszła taka rzecz, którą miałam sobie zbadać. Zresztą bardzo dobrze, że to mi wyszło, bo potem się okazało, że rzeczywiście tutaj różne rzeczy się nasilały, ale pan w pogotowiu w taki spokojny sposób powiedział, że tak szóstka Weidera to już raczej nie, bo to tak już dla młodszych osób. Natomiast dla osób już w dojrzałym wieku to już niekoniecznie. Kurczę, no jak ja jestem w dojrzałym wieku? Przecież 44 lata to młodość, tak? No, okazało się później, że nie młodość, bo to był moment, kiedy zaczęła się menopauza i dokładnie zaczęłam to widzieć, że jakby z roku na rok pewne zdolności takie fizyczne, wytrzymałość, ruchowe, gdzieś tam u mnie też słabną. I też widzę, że to, co kiedyś się sprawdzało w młodszym wieku, na przykład zarywanie nocy na różną pracę, czy też na inne tutaj rzeczy, nie wiem, dzieci chorowały, a ja siedziałam przy łóżku do rana, potem wstawałam, brałam prysznic i szłam do pracy, nie było problemu, a w tej chwili widzę na przykład, że kiedy nawet mam dużo pracy, to ja potrzebuję takich dni właśnie na odprężenie się, na reset, że już nie jestem taka wytrzymała. Także myślę też, że to organizm mi tutaj daje taki znak. I wiecie, to jest o tyle dobre, że ja na tym się skupiam, myślę, że nie koncentruję się tak mocno nad upływem czasu w sensie mojego wyglądu. Oczywiście, że mam coś takiego, że jak się widzę na filmiku na przykład, to mówię, batko, no coś tak niekorzystnie wyszłam, tak? Ale wiecie, te filmiki jeden po drugim idą i ja nadal wyglądam niekorzystnie. Czy jak się widzę na zdjęciach, zwłaszcza takich, które nie ja robię, ale które ktoś robi. No i wtedy też po prostu widzę ten upływ czasu, widzę, czy te zmarszczki, wie skąd tu zmarszczki, nie? Inni mają, ja nie mam. No mam, także ja to widzę. Natomiast nie jest to dla mnie w tym momencie już coś, czego jak byłam młoda, obawiałam się, że obawiałam się, myślałam, że to będzie dla mnie duży problem, że rzeczywiście będzie mi trudno sobie z tym poradzić. W tej chwili widzę jedno, że mogę być najpiękniejsza, najlepiej zrobiona, najlepiej wyglądająca, a jak nie będę sprawna, to nic mi z tego nie przyjdzie. Także to jest mój plan, jeżeli chodzi o własną kondycję, własne zdrowie i własny wygląd, bo też uważam, że osoba sprawna wygląda na młodszą. Może nie na filmach, może nie na zdjęciach, bo to wystarczy, że usadzimy się, tutaj jesteśmy statycznie, ale na pewno, kiedy patrzymy na tę osobę, kiedy jesteśmy razem z tą osobą, ja mówię, póki, wiecie, jest zainteresowanie światem, aktywność, ruch, póki jesteśmy energiczne, to my zawsze będziemy też przy okazji jeszcze wyglądać na młodsze. Także tyle tutaj takich moich przemyśleń, które tutaj Wam przekazuję, a które gdzieś tam przy okazji dzisiejszego jeszcze spaceru i różnych tutaj jeszcze innych spraw powstały. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, a od razu Wam powiem, że filmik sobotni tym razem nie będzie filmikiem stylowym, nie będzie o stylach. Chwileczkę sobie przerwiemy. Później jeszcze wrócimy do tych stylów na pewno, ale przerwiemy, ale będzie o tym, czego boimy się w modzie, dlaczego, czego obawiamy się i dlaczego na przykład wahamy się czasami, czy ubierać się tak, jak nam wnuszy gra. Także zapraszam Was w sobotę na właśnie taki filmik, troszeczkę bardziej jeszcze pogadankowy. Do zobaczenia.